Panie i panowie, będziemy ci znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam śmieje. No, witam, witam was serdecznie. Jesteście w już wystarczy. Jesteście w kolejnym odcinku, więc będziemy sobie. O, coś mi tam wystawało, więc będziemy sobie lecieć dalej z programowaniem w Pythoniku. Nie przedłużając, wskakuję na pulpit i jestem. I teraz, moi drodzy, pomówimy sobie o skrótowych zapisach pewnych operacji, które do tej pory już wykorzystywaliśmy. Dlatego właśnie mam otwarty tutaj program z poprzedniego odcinka, gdzie jest takie wyrażenie silnia równa się silnia razy i. No i tego typu wyrażenia były też w. Innych zadaniach, gdzie na przykład mieliśmy coś takiego, ile większych równa się ile większych plus 1. I tak dalej, i tak dalej. No i ten zapis jest zapisem, który rozumiemy, no bo spróbujmy się mu jeszcze przyjrzeć. Jeżeli mamy na przykład liczba równa się 12, liczba to się równa liczba plus 8, no to mamy jasną sytuację, ponieważ w tym momencie. Najpierw każdy język program, przynajmniej to, co ja znam, weźmie, każdy język programowania weźmie to, co jest po prawej stronie, wyliczy, a potem wrzuci to do zmiennej liczba. Tak? Czyli weźmie tutaj wstawi 12, 12 plus 8 20 i przepisze to do tej samej szafeczki. Czyli nadpiszę to, co było w tej szafeczce. Tak, ja wam mówiłem, że jeżeli chodzi o pseudokod, to często się to oznacza w ten sposób w jakichś książkach, gdzie nie odwołujemy się do konkretnego języka, gdzie nie jest to Python, Java, nieważne C, cokolwiek. No to po prostu pokazujemy tą strzałeczką, wręcz właśnie, że to, co jest po prawej stronie, trafi do tego, co jest po lewej stronie. No, tutaj nie ma strzałeczki, tylko jest na równości, ale to dokładnie to samo oznacza. No i teraz moi drodzy, sytuacja jest taka, że pisanie tego jest dosyć takie czasochłonne. No bo właśnie bardzo często potrzebujemy zwiększyć liczbę o 1. To pisanie liczba równa się liczba plus 1 jest po prostu czasochłonne. No sprawdźmy, czy to działa, tak żeby. I zobaczymy, co jest w efekcie, 12, 20, 21, czyli to działa. Ale teraz, no pisanie jak widzicie jest bardzo rozwlekłe. Dlatego w językach pro programowania wprowadzono pewne skróty. No i akurat jeden z skrótów, którego w Pythonie nie ma, więc nie pokażę, że działa, bo go nie ma, no to jest na przykład liczba plus plus. Bardzo przydatny skrót i no bardzo żałuję, że go nie ma w Pythonie, bo w wielu przypadkach byłby potrzebny, ale to jest skrót, który po prostu zwiększy liczby o jeden. Natomiast na szczęście nie trzeba pisać w Pythonie w ten sposób: liczba równa się liczba plus 1. Można napisać plus równa się 1. No i jeżeli wykonamy sobie ten program, no to dalej jest 12, 20, 21. No i tu to samo też mogę zamienić na plus równa się liczba 8. Jest to może mniej czytelne, no bo ktoś pyta, no to znaczy plus równa się jakieś 8? Może się nam to zlać, że liczba równa się 8? Nie. To jest dokładnie odpowiednik, taki skrócony, ponieważ się to często stosuje. No to jest to skrót na liczba równa się liczba plus 8. A I analogicznie tutaj, liczba równa się liczba plus 1. Dlatego warto takie skróty stosować. No ja do tej pory nie stosowałem po to, żeby no nie zaciemniać obrazu. Ale doszliśmy już do tego etapu, że zaczynamy to stosować. No i w związku z tym zachęcam Was do tego, żeby zacząć stosować właśnie te skróty, i one nie muszą dotyczyć tylko dodawania. Tak? Zobaczmy, że jeżeli będziemy mieli tutaj minus 1, no to będę miał co? 12, 20 i 19, bo teraz ten skrót jest odpowiednikiem liczba równa się liczba minus 1. To może być mnożenie. I teraz co mam? 12,96, bo pomnożył te 12 przez 8, i teraz to jest skrót już nie od liczba plus 8, a od liczba razy 8. Tak? Tu może być nawet dzielenie. No damy powiedzmy 4, żeby było 12 przez 4. I jest 12 przez 4, 3, no 3,0, dlatego że przy dzieleniu automatycznie mu wyskoczył mu wyskoczyły liczby przecinkowe, zmiennoprzecinkowe z przecinkiem, czyli z kropką dziesiętną po amerykańsku. Pamiętamy, że w, no, w kulturze europejskiej mamy przecinek dziesiętny, natomiast w amerykańskim języku stosujemy kropkę dziesiętną, co jest zresztą przyczyną wielu błędów, ponieważ Amerykanie przecinka używają do oddzielenia tysięcy, czyli 1,00.12. To będzie tysiąc, powiedzmy, dolarów i 12 centów. Czy co? Centy one mają? Co? W każdym razie, no, 1000 złotych, powiedzmy i 12 groszy. I w ten sposób jest to, jest to przyczyna błędu, ponieważ Polak na przykład, Amerykanin na przykład, wpisując 1000 wpisze w ten sposób, a polski system mu to potraktuje jako jeden, jeden złoty na przykład. I były tego typu akcje, że ktoś na Allegro na przykład wystawił łódź za jeden złotych, czy tam za 10 zł, no bo chciał na przykład wpisać 10 tysięcy, i pisał 10,00, co Alego potraktowało jako 10, więc to taka luźna dygresja. Na ten temat musimy pamiętać, że w programowaniu zazwyczaj używamy kropki. Zazwyczaj, no bo programy potrafią się dostosować do tego, co jest ustawione w systemie operacyjnym. No Python tutaj nie, Python tutaj korzysta ewidentnie z po prostu tego zapisu wbudowanego amerykańskiego. No i tyle w zasadzie o skrótach, więc te skróty typu właśnie dodać równa się, minus równa się, gwiazdka równa się, dzielenie równa się. Możemy stosować też właśnie w Java, w Javascriptie, w C++, no a dodatkowo jeszcze w wielu językach możemy zastosować coś tam, jakieś na przykład i++ i minus minus, no czego niestety w Pythonie nie ma. Czyli musimy wtedy to w Pythonie zastąpić i++. plus Równa się jeden, ale no nie we wszystkich sytuacjach, niestety to zastępuje, więc brak, brak tego skrótu. No przydałby się. Przydałby się, bo jest bardzo przydatny, ale w Pythonie go nie zaimplementowano. Więc w tych miejscach, gdzie się da, możemy zastosować coś takiego. No a w tych miejscach, gdzie się nie da, no to musimy prze, przebudować po prostu kod i troszeczkę inaczej go skonstruować. No i myślę, że na chwilę obecną to będzie tyle. Jak zwykle poproszę Was tutaj o jakieś udzielanie się, komentarzyk, subik, udostępnienie, o zadawanie też pytań. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, no to w komentarzach pod YouTubem możecie zapisać się też na grupę na Facebooku, gdzie możecie zadawać pytania. Zachęcam do interakcji, bo dzięki temu więcej osób się o tym filmie dowie i dzięki temu będę mógł pomóc większej liczbie osób. No, mój czas się na dzisiaj kończy. Mój helikopter już czeka na mnie, żeby mnie zabrać z powrotem do domu, więc do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa!